kibelek, od kibelka. Aha. No. Myślę, że to takie ciśnienie no. daje? 150 barów. Nie musi, ale wie pan, lepiej. A przepłukanie mi wystarczy. Dobra, tyle wystarczy, żeby to tylko przepłukać. Dobra. Sami idzie do przodu? Tak, tak. Oj, znowu mi się tutaj... Sam, bo z tyłu jest 6 otworów, które napędzają go. Keszera. Ale to wie pan, to jeśli jest przy... Na prostej jeszcze idzie, nie, zakręty trzeba wpychać, nie, a tu jest 160. Nie przejdzie taki od Keszera. Nie ma, no. Dobra. Ten to trochę inaczej. Widzi pan. Całą średnicą. O, a już jest zapchane. No. A dużo gęstego. Bo to się przesączka, przesączka. No, no, no. Tak, tak wychodzi, jakby mówi, jakaś przeszkoda była. Czego on dalej nie chce iść? No. A, tłuszcze, dobra. Tłuszcze są, wie pan. Teraz wszystko. Najpierw udrożnimy. Teraz z domu spływa, bo aż tyle wody ja nie dolewam, wie pan. No, no, tylko no, czemu no, on? Czyli tam się... Tak, tak, stało wszystko. Widział pan, ile gęstego poszło. Do czegoś wpadam. Jeszcze gęste idzie. No, do jakiejś jamy wpadam, wie pan? To blisko stąd. Widział pan, przeszło? Tłuszcze! O, już przeszło. Przeszło już. Tłuszcze, powiem panu, zablokowały. Tu zaraz, tu blisko. Tak, 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 tak. Tak. Na tych zakrętach. I czuć tłuszczówkę. Tam coś jest, nie? Znaczy już nie, bo się przebiłem. Może coś być jeszcze. Ale to sobie sprawdzimy kamerą. Ale jest jakaś jama, bo... Znaczy nie wiem, widzi pan, nagle taka woda, nie? No. Nadmiar wody. To jest ten rancik tutaj, co się nie mogłem przebić. Ale już teraz... Brak wody, ale wystarczyło. Dobra, tak czy tak pojadę po kamerę, po soczewkę. Sprawdzimy. Powiem panu tak, bardzo blisko, gdzieś tutaj. Widział pan, że na początku jak zacząłem przepychać,
dużo gęstego poszło. Nie mogłem się przebić, ale nie widziałem, żeby takie jakieś płaty szły. No właśnie. Tłuszczu. Ale jak się przebiłem, to widzi pan, za każdym razem już mi szedł. Bo ja, wie pan, taką rurę wodną miałem i puszczałem ten swój, ale on już tu wiesz, tak opór miał i nawet może bliżej. Nie szło. Albo po prostu doszedł do zatoru, gdzieś się zaplątał. Teraz tak, będę miał prośbę. Dwa razy toaletę, jeżeli jest więcej jak jedna, to w jednej i w drugiej puścić. Pan zobaczy. Pan zobaczy. Widzi pan te białe? Aha. Ja się przez tuż przebijałem. No. Jak są jakieś zakręty, albo dołek, to co pan mówi, omijali. Tam się będą gęsto osady zbierać. Jedną część zlecenia mamy zrobioną. Udrożniłem. Widać, że złogi tłuszczu. Pojadę do domu po soczewkę. Kamerę mam, ale mądry ja soczewki nie wziąłem. Zaraz będzie woda puszczona. Słychać, że coś płynie. Ale płynie. Dopłynęło. Jeszcze bialutka woda. Dołkim. O! Klocek wypluwa. O! Poszedł kawałek. I słychać, jak już do gminnej wpada. Czy tak mam udrożnione, jeszcze pójdę, pojadę po soczewkę i dobiorę sobie wody. I puchniemy. Wszystko ważne, nie? Ale będziemy widzieć. Natomiast tak jakby do jakiejś jamy to wpływało, wie pan? Mi się wydaje. Zobaczymy. Nie wykluczone, że trzeba będzie odkopywać w przyszłości. No jest taka... Może nie. Zobaczymy zaraz, tak jak pan mówi. Wszystko będzie jasne. O. Jak pan sobie stanie z tej strony, to też pan będzie widział. Dobra. Jest. Tu sobie zeruję, żebyśmy wiedzieli. Pan, co tu jest zaraz woda? Tu jest dół. Idziemy.
rancik, dobra. Ale to jest może być to zaniżenie. I jeszcze coś tam jest. Czy ja przez to przejdę? Przechodzę przez to. To są tłuszcze jeszcze. Dobra. Rękawice sobie założę. Czyli jeszcze popłuczę. Tu rękawice. Chodzi o to, żeby wypłukać tą wodę i sobie podejrzymy. Dobra, stop. I teraz tak. Wyssało to wodę, żebyśmy mogli sobie podejrzeć. Klapy pozamykane są? Dobra. Dobrze. No, jest, tak, dokładnie. Puszczę. O, przebiłem się. Stopy. O, widział pan? No. Puszcz. Wow, jeszcze kawałek. Niektórzy wrzącą wodą mają paradisoli tu. Ale to chyba z tym tyłka nie wetrze. Niech będą zaniżenia, czyli dołki. Tam się będą właśnie te tłuszcze odkładać. Z taką bryłę to cała średnica rury praktycznie. Kolejna. O ja pierdolę. To jest tłuszcz, złogi tłuszczu. Tu już widzą panowie, w czym problem jest. Nie, no ja wiem, bo ja na wsi uratowałem kogoś tam, ale to miał krótszy odcinek, wie pan. Lając 450 litrów wrzącej wody, no, wie pan. A to w takim, wie pan, lajtowym no przypadku. Tutaj raczej lajtu nie ma. Czy to nie jest, to jest tłuszcz tylko, tak? To jest tłuszcz, to się robi jak kamień. No, tak, 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 bo tak. No. Całe płozy. To to nic, ale taka bryła przeleciała. Prawdopodobnie jest nie tylko wypowiedź mojego gra, tylko to jest chyba już lat chyba. Tak, dom długo stał nieużywany. To złoto to się... To znaczy w zasadzie używany nie stał w ogóle taki... Nie stał, bo jak kanalizacja jest nieużywana, to nie lubi, to wtedy zasycha, nie? Ale to i tak tu musi być i to mniej więcej przy studni. Dobra, to uwaga proszę. Ale ja nie czuję, żeby tu jakieś zakręty
Były. Tam jakiś pewnie łuk, łagodny. Tak, tak. Dobra, wycofamy i sprawdzimy. O, jeszcze tego. Jeszcze. Czyści. To jeszcze prowadzę. Nie ma żółtej wody. Jeszcze coś tam. Zobacz pan, ile jeszcze kurczę tego. No. To robi spore podciśnienie ta dysza, dlatego wyrwała, bo ona jest bez pilota, ale sobie dała radę. Dobra, musi, dobra, tak, nagrywamy. Ona wyssała nam wodę, więc będzie widać czyściutko. Ona tu sporo stała, bo aż czarna do połowy. Ale widzi pan, czyściutko tu jest. Tu się odbija. Tu mamy zaniżenie. O, stąd się zaczyna już zagłębienie wody, widzi pan? Ale tu może właśnie być ten syfon. Tak. Czyli tutaj ma pan dołek i tu się odkładają i tu się odłożyły właśnie te złogi tłuszczu. Lećmy dalej. To co pan mówił, że może to być przełączenie na szambo. By jest jakaś wstawka dana. Niech pan zobaczy, jak ona była obrośnięta. Z niej mogło jeszcze wyrywać. A widzi pan? Ona ma tu rant. Jakby była niedosunięta. I tu się przyklejało też 2,5 metra. W tą stronę 2,5. Stąd, z tego miejsca 2,5 metra. I tu też widać, że widzi pan, też było tłuszczem obrośnięte. Tam delikatnie na górze, ale to same śladowe. Czyli tłuszcz, ale to latami się gromadzi. Tam na tym dołku, co jest woda, prawda? Tu się wszystko zaczęło obrastać. Później było tak, że rura była w większej połowie obrośnięta i dlatego tam dalej też zaczęło obrastać. 11 metrów. Rura jest ładna, nie jest uszkodzona. Tu też widzi pan tłuszczowe. Tu jest ten zakręt. A i to te takie płytki się odrywało, ale to się aż do końca nie da tak, bo tu już jest w domu, przepływ jest, tu już jesteśmy 16 metrów, jesteśmy w domu, 17 metrów, bo do domu to ile mamy metrów? Raz, dwa, trzy, cztery, lewo stronę. 6, tam? Tam. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 mniej więcej. No to 17 mniej więcej. Te zakręty takie tu już do domu były. Te dalsze zakręty.
Czyli na szczęście nic uszkodzonego. A to wszystko widzi pan. Są metody, że bez, już mamy zakręt, że bez kopania. A tylko, że to będzie na pewno się powtarzać. Będzie. Będzie się powtarzać. Czas. Tak. To wyjdzie. Ale na szczęście jest tutaj studzienka zrobiona. Mhm. Jakby tej studzienki nie było, to zawsze z tej gminnej z drogi można, prawda? Tylko już dalsza odległość. No, jakby kibelek raz puścić. Przez to tam obrosło, że tutaj stało. Klapa została otworzona, bo słyszałem. Idzie woda. Poszła woda. Zaraz będzie tutaj. Ale mała ilość wody poszła. O, teraz poszła większa fala. Kolejny. I jeszcze my tu wody nie mamy. Dopiero. Słyszę, jak dopływa. Widzę na kamerze, że płynie. Tutaj słyszę, że gdzieś tam płynie, nie? A może pan przyjść, już nie trzeba więcej będzie puszczać. I teraz wycofując kamerę, soczewkę, zobaczymy, czy będą jakieś inne zasyfonowania. Bo jedną żeśmy tylko zobaczyli, prawda? Chcesz pomóc puszczać? Nie, już nie. Już nie trzeba. Widzi pan, woda jeszcze nam nie dopłynęła. Wtedy to za drugim razem dopłynęła. Dobra, to tak, wycofuję. Tu jest jakaś woda, bo słyszę jak przewód. Przepłuczę ją. Tu jest delikatnie woda jakaś. Dobra. Tutaj przy studzience. Jedynie. Przepłuczę. 3 metry. I tu zakręt. Zakręt. A, to jest ta wstawka, mufa. O, tu mamy ten dół. Tu jest. Widzi pan jaka? Że socze. Ona nie musi być na całą średnicę rury. No tak, 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 no, ale. Bo górę ale widzę. Zatrzymuje. Nie ale ma pan zobaczy. Przepływu tak. Łagodnego. O, tu już się zaczyna. Czyli tak, wejście do. Tu mam soczewkę, prawda? Zeruję sobie ją. O, tu tak delikatnie się zaczyna. Czyli stąd sobie zerujemy i mamy zaniżenie. I to zaniżenie mamy na 2 metrach praktycznie. 1,90, widzi pan? I to się tu wszystko odłożyło. Tu ewentualnie trzeba by było kiedyś poprawić. No. No, jeszcze do studni puszczę. Jak to było, to szampan. To był większy.
większy spad, jak oni później... Mogło tak być. I tu już nie mieli spadu, jak zrobić, by ta studzienka wyżej jest i na równie puścili i tu się zatrzymuje. I to tak może być, powiem panu. Dobra, idziemy do studni. Czy tam nam coś zostało, czy nie. Takie kloce, ale tyle wody, co poszło, nie powinno. Dziewięć i pół metra można liczyć. No, dobra. Wolę sprawdzić niż... No i dobra, i ma pan jasność. Na szczęście rura nie jest nigdzie uszczelniona, walnięta, czyli tam woda się nie wydostaje, czyli nic nie zapadnie. No tylko... Pewnie raz na rok trzeba będzie czyścić. Może nie, bo wie pan co, tą dużą dyszą przebijałem takie kloce, co szły. To teraz jest czyściutko, ale to się będzie powtarzać.